Problem z bańką. Następna leci! Pudło! Uwielbiam bańki! To dobrze, bo już lecą następne! O, Filip jedzie! Cześć wszystkim! Patrzcie, co potrafię! Chcecie zobaczyć super strzał? Jest genialny! Lecą nowe! Ej, Bruno! Filip, nie chcesz popuszczać z nami baniek? Przyłącz się! Rozy i Kitek są wspaniałymi bańkotwórcami! Mój super strzał jest lepszy! Leci kolejna! Rozy i Kicek chyba lubią puszczać bańki. Skacze, skacze, skacze! Hop, hop, hop! Cześć, Filipie. A ty nie puszczasz baniek? No co ty? Bańki są nudne. Serio? Zawsze myślałem, że są niezwykłe. Tak czy inaczej, idę odwiedzić Olę. Obiecała, że namaluje mój portret. A, rozumiem. Myślałem, że to jakiś kostium. O, też coś. Bańka, bańka, skacze, skacze. Patrzcie, gdzie Rozy i Kicek nauczyli się puszczać takie ładne bańki? O, ile można gadać o tych cudownych bańkach Rozy i Kicka. Ja też umiem robić fajne rzeczy, na przykład grać w piłkę. I też potrafię puszczać bańki. Zobaczycie, udowodnię wam. Moje podobizny zdobiły już wiele ścian, Olu, ale ta będzie najpiękniejsza. O, patrz, Sofio, bańka! Jaka delikatna i czarująca i... Cich! I łaskocząca! Już jestem! Jaką przyjąć pozę? Zrelaksowaną? Dramatyczną? A może zastygnąć w bezruchu? Wybacz, dzióbku. Właśnie kończę malować Zofię. Czy mógłbyś się trochę przesunąć w lewo? Ale myślałem, że namalujesz mnie. Tak, pewnie, że namaluję. Tylko skończę malować Zofię. No a ile ci to jeszcze zajmie? Olu, mogę pożyczyć twój hula hop? A, tak, jasne. Wielkie dzięki, na razie. Jak letni wietrzyk. W jednej chwili jest, w drugiej już go nie ma. Cześć, Filip. Cześć, Bruno. Czy mogę pożyczyć twój dmuchany basen? No jasne. Wspaniały dzień na pływanie. Nie po to go pożyczam. To po co ci on w takim razie? Ha, zobaczysz. Raz, dwa... Dwie krople wystarczą. Nasz płyn do baniek jest już bardzo mocny. Może zrobię jedną bańkę na próbę? Rozy, Cicku! Cześć, Filip! Macie jeszcze trochę tego płynu? Tak, mnóstwo! No, to jeżeli mi go pożyczycie, to pokażę wam największą bańkę na świecie. Dobra! Ale wlewaj bardzo mało. Jest naprawdę mocny. Czy to już moja kolej? Dobra, teraz dodamy płynu. Wlej dwie krople. Jedna, druga. Najlepiej, jak wleję cały. Piękny obraz, Olu.
Ale co z Dzióbkiem? O, jeszcze nie skończyłam! Jeszcze nie! Dzióbku, może chcesz iść z nami? Filip będzie puszczał bańki. Filip? Przed chwilą mówił, że bańki są nudne. Uwaga! Za chwilę zobaczycie największą bańkę w historii całego wszechświata! O, dobra robota. Ładna bańka. Nie chcę ładnej. Chcę dużą. Teraz musi się udać. Patrzcie! Szkoda, że Ola nie może malować szybciej. Czekałem już tak długo. To działa! To działa! Uważaj, Filip! Patrz na drogę! Filip! Patrzcie! Moja ogromna bańka! Wypuść mnie! To dziwne. Bańki zwykle szybko pękają. Chodź, Kicku. Trzeba uratować Dzióbka. Jak my go stamtąd wydostaniemy? Może bańka po prostu pęknie? Wątpię. Pozużyłeś cały nasz płyn. Zrobiłeś bardzo, bardzo mocną bańkę. Filip. O-o. Ratunku! Łapać bańkę! Dzisiaj nie będę robił absolutnie nic. Ratunku! O, Dzióbek! O, tylko nie w moje pranie! Nie! O! Ups! Wybacz, Bruno, ale mamy problem z bańką. Ojej, ale z ciebie artystka. Dziękuję! Ale gdzie jest Dzióbek? Kolejna jego portret. Jest już za tobą. Uwaga! Wypuśćcie mnie! Jak my go tutaj ściągniemy? Nie mam pojęcia. To wszystko moja wina. Chciałem pokazać wam, że jestem też w czymś dobry. Bardzo mi zależało, żebyście podziwiali mój super strzał. A czy mógłbyś go nam pokazać teraz? Kopnij piłką w bańkę. Może pęknie. Machaj skrzydłami! Machaj! No tak. Nikt nie umie kopać piłki tak dobrze jak ty. I nikt nie umie zrobić takiej dużej bańki, mam nadzieję. Czy możesz mnie teraz namalować? Nie muszę, już to zrobiłam. O, bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Dlaczego bańki są zawsze okrągłe? No, to dlatego, że... takie już po prostu są. Chciałbym zrobić kwadratową bańkę. Albo ogródkowatą. A może taką w kształcie Rosy byłaby śmieszna? To najlepsze.
najlepsze bańki, jakie dzisiaj widziałam. Spójrz na dębiaka, Kicku. Tutaj, Rosie. Czym oni się tak ekscytują? Tańcem Oli. Tańcem? Uwielbiam tańczyć. Ola też. Dziś po południu będzie tu dla mnie tańczyć. Jest bardzo dobra. Ja też. Chcesz zobaczyć kickowy taniec? Możemy przyjść? Możecie zapytać Olę. Ćwiczy teraz na placu zabaw. Chodźmy się zapytać. Chodźmy, Kicku. Ty zrobię skok i obrót. Ta-da! O, witaj, Dzióbku. Nie zauważyłam cię. Obiecałam dębiakowi, że dla niego dzisiaj zatańczę. Dlatego teraz ćwiczę. Pokaz tańca. Wyśmienicie. Kto będzie? Tylko dębiak. O nie. Jesteś wyśmienita. Wszyscy powinni cię zobaczyć. Wszyscy? Wyobraź sobie, ty na scenie, światła, pełna widownia. Każdy się tobie przygląda. Światła? Widownia? Wszyscy patrzą? Nie martw się, ja się wszystkim zajmę. Ty tylko przygotuj dobrze swój taniec. Pokaz tańca dziś po południu. Tylko dziś się zatańczy niesamowita Ola. Cześć, Olu. Olu? Czy to będziesz tańczyć? Troszeczkę wolno. Wszystko w porządku, Olu? Nie pamiętam. Masz na myśli, że nie wiesz co dalej? Spróbuj podskakiwać. To zawsze działa. Nie umiem. Może parę kręciołków? Zatańcz od początku. Wtedy ci się przypomni. O nie, zapomniałam też początek. Nie umiem już tańczyć. O, nie martw się, Olu. Pomożemy ci. Prawda, Kicku? A może spróbujemy przekręcić ten czerwony przy... Ups. Wielki pokaz tańca! Wystąpi Ola! Brzmi świetnie. Pędzę, muszę przygotować dębiaka. My pomożemy Oli, prawda, Filip? Podwiozę ją moim piorunem szos. A ja poszukam kwiatów, żeby włożyła we włosy. Rób to, co ja. I co powiesz na moje wygibasy? Może to zły rodzaj tańca? Co powiesz na kickowy? Taniec jest zły. Kręciołek. Kicku, jesteś genialny. Tutaj chodzi o taniec Oli. Pomóżmy jej go sobie przypomnieć. Ale ja nie pamiętam, jak wyglądał. Limuzyna jest już gotowa. A ja nazbierałem kwiatki. Co jest? Ola zapomniała swój taniec. Nie szkodzi. Znam coś, co mogłaby zatańczyć. Bujasz się w górę i w dół, haha. I kręcisz się jak karuzela, hihi. Dalej, Olu, spróbuj. Filip. Filip, to chyba nie pomaga. Hey! Może Filip powinien zatańczyć na dębiaka za mnie? Jest bardzo dobry. To ty jesteś tancerką. Ja umiem kręciołka. Racja, Filip. Ola jest tancerką i to ona powinna zatańczyć. A co z moim kręciołkiem? To łaskocze. A teraz światła. A teraz najważniejsze.
gotowe! Czas przeprowadzić tancerkę! Musisz delikatnie stąpać, tak jak ja. Wow! Uważaj! Olu, twój pokaz! Dzióbku, ale Ola nie jest jeszcze gotowa. Nie gotowa? Zapomniała kroków. Zapomniała? Katastrofa! Och, dębiak będzie taki zawiedziony. Przepraszam. Oj, nie martw się, Olu. Jeszcze tylko chwilka i zaczniesz znowu tańczyć. Nie ma sensu. Pójdę powiedzieć dębiakowi, że nie zatańczę dla niego. Nie poddawaj się. Spróbuj jeszcze raz. Jak ja potrafię, to ty też. Nie martw się, dasz sobie radę. Dziękuję, kochani. Daliście z siebie wszystko, ale nie dam rady. To może ja zrobię kickowego kręciołka? Nie wiedzą, co tracą. Już idzie i widownia też. Lubię pączki. Obawiam się, że jest mały problem. Nie zatańczę. Zapomniałam, jak się tańczy. Rosie spróbowała wszystkiego, żeby mi się przypomniało. Ale przepraszam, dębiaku. Nic nie szkodzi, Olu. Pokaz i tak zrobimy. A jak? Ola nie jest jedyną tańcerką wśród nas. Za młodu byłem świetnym tancerzem. Ty? Drzewo? Tańczy? Jeśli Ola zapomniała swego tańca, to ja dla niej zatańczę. Ale potrzebna mi pomoc. Ja? Pomóc tobie? Jak? Rób, co ci każę. Potrzebna nam muzyka. Muszę się dobrze rozbujać. Możecie mnie pchnąć, żebym ruszył? Dobrze. I w drugą stronę. Ciekawe, czy przypomnę sobie twista. Było super. Teraz ta. Nie potrafię podskoków. Zrobiłaby się za mnie. Patrz, Kitku. Ola tańczy. Jesteś najlepsza, Olu. Znowu umiem tańczyć. Jak to się stało? Taniec to przyjemność. Najważniejsze jest słuchać muzyki i dać jej się ponieść. Nie trzeba myśleć o niczym innym. Zatańczymy? Zrób ten śmieszny obrót. Ha, yeah! Mój kręciołek! Wygibasy, Rosie! Kicek! Dzióbkowy obrót! Nadchodzę! Kręciołek! O, nie ma sensu. Kicek chce chyba coś powiedzieć. Co jest, Kicku? Ty też tańczysz? Trzeba było coś powiedzieć, Kicku. No chodź, pokaż nam kroki. Ale wszyscy się patrzą. Nie przejmuj się tym. Słuchaj muzyki i daj się jej ponieść. Panie i panowie, przedstawiam wam... Kickowy kręciołek! Hurra! 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 Fiu! Ale jestem padnięta. Dobranoc, Kicku. Dobranoc! Rosie? Tak, Kicku? Myślisz, że jak dębiak tańczy, to jego korzenie też tańczą? Chyba tak. Po prostu ich nie widzimy, bo są pod ziemią. O, tak? Patrz, Rosie, taniec korzeni.
Dobranoc, Kicku. Dobranoc, Rosie.